I myślę, że możemy zaczynać w takim razie. Czyli komu zostało wybrane, że ma to być kobieta. No dobra, to jest moja postać. Nie no, niestandardowy wygląd. O Jezu, głowa. Aha, mam różne głowy do wyboru. A nie mogę sobie sam zrobić tej głowy? Takie powiem wam smutne twarze trochę. Co to jest? A mogę spersonalizować? Czy to możliwe, że jakby jeszcze w tym wczesnym dostępie nie ma czegoś? Czekajcie, tu jedna tak dobrze wyglądała. O ta. No i to mi się podoba ta postać. Dobra, zatwierdź. Naprawdę nie mogę jeszcze spersonalizować? O. Spersonalizowane. Aha, tu mogę. Jezu święty, no i bym się ten... Dobra, jest. Wszystko spoko. Możemy tak. Kolor skóry. Aha, tu mam. Dobra. Widzicie, jaki nieogar ze mnie. No to tak. Blada musi być na pewno. Brwi. Brwi jak u mnie, czyli krzaczaste, tak? Szkoda, że nie możecie głosować. A nie, tu mogą być tylko uniesione. I wysunięte. Ale gdzie one są? Powiem wam, tak średnio są. No dobra, niech będą wysunięte. O, tak ją ustawmy, żeby się lepiej... Policzki. Wysokość policzka. O, tak. Jak ziemniaczek trochę wygląda. Zostawimy ją taką. Podbródek. Podbródek też musi mieć jak ziemniaczek. O, ale patrzcie. O. O. No, powiem wam, nabiera kształtu. Oczy. Musicie mi wybaczyć, ale ja się lubię bawić tym tworzeniem postaci. Usta. Później nie mogę całą grę, jak są dialogi. Trochę do mnie podobna. O. Jezu, nie mogę się powstrzymać. No dali mi kreator postaci, to się bawię. Nie musicie mi wybaczyć. O Jezu, z nosem to będzie zabawa. O, i teraz włosy, fryzura. Tamta była niezła. Co to była? Jakaś siódemka albo szóstka? Nie, myślę, że szóstka jest dobra. Albo szóstkę dajemy. Albo łysą. Tu. Co myślicie? Napiszcie mi. No bo tam te inne to takie bez wyrazu trochę. No chyba, że ta jeszcze jest niezła. Ale ten taki nieład jest, mi się podoba. Mówi, dopiero wstałam. Czy już trzeba ratować świat? O, i patrzcie, jakie włosy można. Jak wiedźmy, zróbmy białe. Może rudę trochę. O, patrzcie. No, myślę, że rudę to takie spoko będą. Może tu jest bardziej taki rudy, taki... O. Nie wiem, jak to taki jest chyba rudy, nie? Sam nie wiem. Łysa, rude. To są rude, idealnie.
Dobra, teraz oczy musimy. A czy mogę zbliżyć te oczy? Kolor zewnętrzny. Czyli rozumiem, że tęczówka, tak? A mogę zmienić jakieś. Rude oczy może mieć nawet, patrzcie. Czekajcie. Jakbyśmy dali biały kolor zewnętrzny i kolor wewnętrzny też byśmy dali biały. Aha, a nie. Aha, bo to jest taki kolor wewnętrzny. A, zostawmy je. Tu przy oczach to widzę, że makijaż można zrobić. Z ty eyelinera. Nie. Jak więzienne takie łezki. No to taki makijaż jest dobry. Kolor. Nie, no, czarny mi się podoba. Nie, kolor jest dobry. Cień powiek. Tu chyba bym nie grzebał, bo nawet nie wiem, co to zmienia. Cień pod powiekami. O, styl szminki. No i to mi się podoba. Nie, no musi być taka czerwona. No, jak pasy na tym. Styl różu. Róż krycie. O Jezu, co ona ma? Czekajcie. Aha, to są jakieś. Róż kolor. No róż kolor to chyba jest różowy, nie? Ładnie wyglądała, ładnie. Dobra, i co tu jeszcze? O nie, blizny. Nie, no chyba nie chcemy jej blizn dawać. Bo już brzydko by wyglądała. Nie po to taką postać ładną tworzymy, żeby nam, wiecie, żeby blizny miała. Nie, nie chcemy chyba. U, tatuaż. Nie no, to już by było za wiele, powiem wam. Myślę, że taki tatuaż wystarczy. Kolor tatuażu. Różowy chyba, co? No, może czarny. Dobra. Ale się bojowo nagle postawiła, powiem wam. Ale się bojowo postawiła ta postać. Nie wiem sam, co mam powiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest odpowiednia, nie? Wydaje mi się, że jest odpowiednia. Dobra, twoja postać, wybierz szkolenie, tak? Wybierz szkolenie, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zerknąć. A, i tu są jakieś dwa kliki jeszcze muszę zrobić. Czytam czat. Że nie czyta i nie widzi, że ma skończyć tworzenie postaci. Co to znaczy skończyć? No ale skończyłem. Że znaczy, że, że niby by się miało nie zapisać, ale nie, się zapisało spokojnie. Wszystko jest ok. Jest full control tak zwane. Dobra, ochrona, biotyk. Tu mi już moglibyście coś podpowiedzieć. Ochrona, biotyk, technik, dowódca, narwaniec, agent. Podczas służby w siłach zbrojnych przymierza twoim celem było dowiedzieć. Moc startowa, strzał wstrząsowy, turbo, doładowanie. Biotyk, rzut, osobowość, bariera, technik, dowódca, wyssanie energii, unicestwienie, narwaniec. Wiecie co? Chyba szarża. No, narwaniec to mi się podoba. O Jezu, już myślałem, że mi się postać nie zapisa, się przestraszyłem. Wybierz imię. Ja wszystkie swoje postacie Jessica nazywam. Więc niech to będzie Jessica. Rider, twój bliźniak. Aha, bo to jest twój bliźniak. Myślę, że powiem wam, że podobny. Nie, bliźniaka może zostawmy, tak? Zmień historię. Nie wiem, jaka. Nie, może nie będę grzebał. Aktualna historia, Shepard, mężczyzna.
Nie, no dobra, tak było. Wyślij dane postaci. Potwierdź, rozpocznij grę. Myślę, że możemy zaczynać. Teraz są poziomy trudności. My na szalonym raczej nie zagramy, na normalnym nie. A, dajmy szalony. To jest gra na konsolę, to nie może być jakieś ten... Nie może być jakieś trudne. Chyba, że nam zabraknie amunicji. Biotyk i tylko biotyk. Dobra, jesteśmy. No, trochę nam to stworzenie postaci zeszło na to. Zaczyna się fabuła. Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Tak, jest import save'a z Mass Effect 3. Rok 2185 żyje w złotej erze podróży międzygwiezdnych. Odkrycie starożytnych ruin na Marsie posunęło nasze rozumienie nauki i technologii o tysiące lat do przodu. Wielu z nas cieszy się nową wolnością i wyzwaniami związanymi z eksploracją Drogi Mlecznej. 100 tysięcy poszukiwaczy przygód wyruszyło. Galaktyka Andromeda. Chyba lecimy w kosmosie. Przypominam wszystkim, że każdy może zagrać sobie na Origin Access, już jest dostępna Mass Effect. Można zagrać, jest... Pierwsza misja jest dostępna, prolog, tworzenie postaci oczywiście. Hyperion, 20 tysięcy ludzi. Statek ładny, powiem wam. O, to chyba my. Chyba ci spuchły policzki. Od... Niech ktoś robi screeny. You're gonna wanna take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Rider, recon specialist, Pathfinder mission team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year round. How about we get her a cup of coffee first? Ciekawa sprawa. Moim zdaniem wszystko wygląda w porządku. Ktoś dobrze napisał, szerszeń ją ugryzł.
makes it sound so easy, doesn't it? Wybór, ojeju. Różne tony wypowiedzi. Do tego nas szkolono. Even if it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something? Word came down. The Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way. Why the rush? Jaka grafika? Tu jest wszystko na ultra. To jest na 1080 co działa. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tepero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Mój implant? Co za implant? I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling otherwise? Ja jestem podekscytowany, jakbym miał nowych planet szukać. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Can't explore space without my coffee. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your brother. It always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Uuu. O kurcze. Co się dzieje? A to co jest? Wodorosty wlecieli. Czy nie zauważyli tego? Użyj myszy, aby... Alt, aby spojrzeć. Grawitacja im się wyłączyła. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries. Moim zdaniem to były wodorosty jak nic. Mission teams continue preparations. Cora, riders, report to the bridge. You heard him. Let's get... We have a problem over here. O kurczę. It's Scott Ryder. Oto mój brat. What's wrong? I don't know. Have to check it out. Well, it looks like... Ryder? Is my brother okay? Scott's fine. His vitals are strong, but the revival procedure was interrupted. Nie mogę go stracić. I don't like the sound of that. Don't worry. It just means the process could take a bit longer than usual. Sam? My connection to Scott's implant was suspended. However, his pulse, respiration, and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep him in a low-level coma for a while. Then let his body regain consciousness naturally. Ta twarz jest zupełnie normalna, to jest taka rasa. Thanks, Lexi. Keep us updated. Nasza postać nie jest po prostu człowiekiem. Znaczy jest człowiekiem, ale takim trochę z innej planety. Po prostu kosmos jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. O nie, power surge. Zbadaj awarię. Mam tu podejść? Nie. Naciśnij alt, żeby spojrzeć. Ryder could find it. She has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the fault. Chyba jakiś skaner, gier. Dobra, idę coś poszukać tu. O, jest. Rozumiem, że to jest wszystko ok, tak? Tu nie ma. Chyba, że to... Aha, dobra, ja to mam tam. Przeskanuj przewód zasilający, żeby... No ale ja już skanuję przewód zasilający. Może od góry?
Aha, dobra już. Czekajcie, chyba wiem o co chodzi. Chyba wiem o co chodzi. Dobra. Trzeba po prostu kliknąć przyciskiem. Dobra, wszystko jest. To jest prosta rzecz. Dobra, muszę coś zresetować. Co, znów się mam wrócić? Aha, tu. Przepraszam za to moje kaszlenie, ale trochę mnie łapie choroba. Mhm. No i co? Czuję, że musimy się porozmawiać z kapitanem teraz. Pochwalić się, co zrobiliśmy. I weź tu celuj przy takich klatkach, ale ja mam wszystko płynnie, wiecie, możliwe, że na... Ale ja widzę na Facebooku wszystko jest okej. Okay. Ja mam tu full wypas, jeśli chodzi o ten, o płynność, nie? Helm control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mm-hmm. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? No właśnie, co za wodorosty. We lost telemetry. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other arcs, we proceed to our appointed golden world. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's just a wild guess what we hit. Mhm. Tylko siedzą w środku tej chmury, nie wiadomo po co. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? Ja niestety decyduję. She is the captain. I think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. My God. O kurczę, co tam jest? That's Habitat 7. New Earth. Oj, to nie wygląda. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. No. No źle to wygląda, co mogę powiedzieć. It looks pretty dicey from here. Are we sure about those scans? It's a good question. Things can change. It's been 600 years. Sam. The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. Mm-hmm. And if it's not. As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we're already home. A z takiej odległości to ciężko ocenić. Czy planeta jest dobra, czy nie, niech lądują i tyle. Stubborn runs in the family. Guess I rubbed off on him. W rodzinie? Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Wygląda jakby ta planeta tak trochę dostała chyba tą chmurą. My brother's going to hate that he missed this.
Are all the Riders adrenaline junkies? I guess it's in our blood. I was born a minute ahead of him. I never let him forget it. Don't worry. I'm sure Scott will pull through. Yeah, and when he does, he'll want to hear stories. So, let's get out there and find him one. Right, you'll want to get your helmet. And maybe stop. Podręcznik polowy drużyny pionierskiej. The good luck rock before we go. The what? It's an old superstition of your dad's. Dobra, załóż hełm. The Pathfinder is now requiring sidearms. Dobra, gdzie my mamy iść? Aha. Better safe than sorry. O, mam pistolet, super. Mi się teraz zacznie jatka, czuję to. Stream do rana, wciągnął się. Ktoś mówi, że 10 godzin gry jest, moi drodzy. 10 godzin możecie grać, ale single player, teraz wczesny dostęp, jest około 2-3 godziny gry. A resztę na multi możecie zużyć, że tak powiem. Przypominam, każdy, kto ma dostęp do Origin Access, na Originie jest Origin Access, pierwszy tydzień czy dwa tygodnie jest darmowy, więc jak nie macie, jeszcze nigdy nie próbowaliście, możecie się zapisać. I tam możecie sobie wtedy wziąć, pobrać jakby taki wczesny dostęp i wtedy 2-3 godziny pograć. Oczywiście save'y są później przenoszone, jak już pełną wersję gry będziecie mieli. Te wybory to takie, jakby nic z nich nie wynikało. Jakbyście ocenili moją postać? Powiedzmy... Anything we should know about? Od 1 do 3 w skali 10-skalowej. We'll be down a man with Scott out. I heard what happened. Your brother's strong. He'll make it. Yeah, wszystko będzie dobrze z bratem. Scott wouldn't want us to worry because of him. You're right. The mission comes first. Though, I doubt your mother would have seen it that way. I promised her I'd get you here safely. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up, that we kept dreaming. That our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Też chciałem wam powiedzieć, że tak na poważnie to fajna przygoda. Chyba nie za mojego życia. Znaczy ja się już nie załapię na takie przygody. Może gdybym się urodził 500 lat później. Bym być eksploratorem wszechświatów. Przepraszam. Prolog ukończony. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so, steer clear of it. A co ja mam coś robić? O Jezu. Kręcić głową. Gravity anomaly is detected. Powiem wam, że w tym momencie powinienem skończyć, bo powiedziałem, że prolog zrobimy sobie. W pierwszej misji nie, ale chcę zobaczyć, co jest na tej planecie. W kasku to nawet swoja babka. No i co? Here we go.
chyba zniszczona ta planeta. Powiem wam, że nie wygląda to jak raj. Czemu latają właśnie? Czemu góry latają? O nie. No już żeśmy kosmitów znaleźli. Ups. Czy coś mam klikać? Nie. O. No. Czemu jego nie złapałem? Oni muszą mieć jakieś spadochrony albo coś, jetpacki. Acceleration increasing. Czy ja mam tu coś sterować? O, widzicie? Udało się. No i co? A tu się chyba dało oddychać. Minimum level był. No, powiem wam, że... O, ale ładne tekstury ziemi. O Jezu, jak to dobrze wygląda. Jak print screen, znaczy nie print screen, tylko wiecie, concept art. This is home? No nie wiem, bez tej burzy to by było całkiem nawet bajkowo. O kurcze. Typowy Soushibo. No nie wiedziałem, naprawdę się tak da spaść po prostu tak sobie. Ale patrzcie jak się szybko wczytało, nie? Ginę i... Bum. Fajne. A tu też? Nie ma jakichś sztucznych ścian, nie ma, że tak powiem. Podoba mi się to. Dobra, ale ja myślę, że my sobie w tym momencie skończymy. Bo tak jak wcześniej wspominałem, chciałem prolog przejść. Nie będę wam spoilerował tutaj reszty gry. Pamiętajcie, na Origin Access sami możecie zagrać. Jeśli nie korzystaliście z Origin Access jeszcze, to macie... tydzień za darmo, jeśli się nie mylę, jest tydzień za darmo. Możecie przejść prolog, możecie przejść pierwszą misję. Łącznie to ma zająć 2-3 godzin, czyli pewnie nam jakaś godzina gry została tutaj ta pierwsza misja. Zachęcam was do tego. A jeśli chcielibyście, nie macie okazji zagrać, to w tym momencie na NVIDII Graba zaczął, znaczy najprawdopodobniej tak mi powiedział, że o 20 Mass Effect Andromeda zacznie, więc najprawdopodobniej za jakieś 20 minut będzie w tym momencie i będziecie mogli zobaczyć jak ta gra dalej wygląda. Ja wam link oczywiście do kanału Twitchowego zostawię. Już wam go zresztą wpisuję tutaj. Twitch, Nvidia, GeForce.pl. Ten link wam daję w komentarzu, podepnę wam go. Podepnę wam go tu, żebyście widzieli. Dobra. O, super. Podpinam ten komentarz.
I tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Was jakoś zachęciłem do tutaj spróbowania sobie tej gierki. Powiem Wam, że wygląda naprawdę dobrze, ale gierki od EA... O Jezu, nie wróć. Gierki od EA w ogóle wyglądają bardzo dobrze. Szczególnie takie rzeczy jak skały, kamienie i ten... Widok jest nieziemski. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie i do zobaczenia na Twitch, Nvidia, GeForce.pl, gdzie nasi streamerzy streamują codziennie prawie od rana do wieczora różne gry. A tak jak wspomniałem, teraz Graba streamuje Mass Effect Andromedę. Ja lecę. Trzymajcie się, cześć!